Psalm 139 jest moim ulubionym psalmem. Być może też dlatego, że jako siostra apostolinka towarzyszę młodym w odkrywaniu piękna życia, sensa życia i ich życiowej drogi powołania. A właśnie o tym mówi ten psalm. Nosi on tytuł Boża Opatrzność, ale tak naprawdę w opatrzności chodzi o Bożą troskę, o Bożą czułość, o Bożą bliskość. Ten psalm ma kilka części. I pierwsza część od wersetu 1 do 6 mówi nam o czułej i zachwycającej obecności Boga. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Wiesz, kiedy kładę się i wstaję. Czytasz z daleka w moich myślach, czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem. Ty, Panie, znasz. Ty mnie ogarniasz. Ty kładziesz na mnie swą rękę. Przeciwna jest Twoja wiedza o mnie, przerasta mnie. Nie mogę jej pojąć. Nie chodzi tutaj o spojrzenie takie śledzące, takie kontrolujące, ale właśnie o to czułe spojrzenie Boga, o to spojrzenie zachwycone, jakie Bóg ma wobec swojego stworzenia. A widział Bóg, czytamy w Księdze Rodzaju, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I ile razy stajemy w obecności Boga, doświadczamy właśnie tego spojrzenia. I dalej psalmista odkrywa w drugiej części psalmu od wersetu 7 do 12, że Bóg jest niezmiernie bliski, jest mi bliski w moich oddaleniach, w moich ucieczkach, w moich słabościach. Tylko wtedy, w takiej bliskości mogę przekonać się o przyjaźni, jaką Bóg mnie darzy. Dokąd odejdę od Ducha Twojego, gdzie ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wzniosę się do nieba, tam jesteś. Jeśli zejdę do krainy umarłych, i tu jesteś obecny. Prowadzi mnie Twoja ręka, prawa ręka Twoja mnie podtrzymuje. Nawet gdyby wybrał drogę ciemności, mówi psalmista, sama ciemność dla Boga jest jak światło. Nic nie może go od nas oddzielić. Ani nasze zaparcia, ani nasze ucieczki, ani nasze błędy. Cały czas jest z nami. Chodzi tylko o to, abyśmy my umieli nieustannie do Niego powracać. Dlaczego tak się dzieje? Bo On jest autorem naszego życia. W momencie naszego poczęcia On wybrał każdego i każdą z nas jako swojego umiłowanego syna, umiłowaną córkę. To Ty ukształtowałeś moje nerki. Przygarnąłeś mnie już w łonie mej matki. Będę Cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów. Przedziwne są dzieła Twoje, a dusza moja poznała je dobrze. Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, kiedy powstawałem w ukryciu, tkane w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku. Bóg widział mnie od samego pierwszego momentu, pierwszej sekundy mojego i Twojego poczęcia. Ale to nie tylko to kształtowanie w łonie matki. To jest także to kształtowanie tego nowego stworzenia, tego nowego człowieka w głębi naszej duszy. To powstawanie w ukryciu, w głębinach ziemi dotyczy także naszego rozwoju duchowego, kiedy dorastamy do pełni świętości. Psalmista z kolei wyraża potem swój zachwyt. Jakże wspaniałe Twoje myśli, Boże, jakże ogromna ich liczba. Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku. Kiedy się obudzę, nadal będę z Tobą. Bezpieczeństwo stabilnej więzi. Nie zawsze nasze doświadczenia są takie pogodne, takie pełne pokoju. Każdy z nas może też zmagać się ze złem, z krzywdą, z zazdrością, z konfliktami. I psalmista wyraża także swoje oburzenie na zło i pragnienie odrzucania go. Nie chce mieć żadnych kompromisów. Mówi, że nienawidzi tego wszystkiego, co jest złe i ludzi, którzy to zło popełniają. I na koniec, czując to ciepło i to światło Bożego spojrzenia, poddaje się ufnie Bożemu prowadzeniu. Przeniknij i poznaj moje serce, Boże. Wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki. Zobacz, czy idę drogą nieprawą, poprowadź mnie drogą odwieczną.
Tylko ktoś, kto jest bardzo pewien, może się tak ufnie powierzyć. Nie będzie kontrolował, nie będzie szukał zabezpieczeń, nie będzie wymagał gwarancji. Pozwoli, aby Bóg rozeznał jego serce i wskazał mu najwłaściwszą drogę, bo ufa jego opatrzności.